W tym odcinku bierzemy na tapet ból barku, bardzo częsta dolegliwość, z którą przychodzą do mnie pacjenci, czyli ograniczenie ruchomości kończyny górnej, tak? Czyli po prostu nie możemy ruszać ręką i mamy przy tym duże dolegliwości bólowe. Postaram Wam się opowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi i jakie są najczęstsze przyczyny. Ja nazywam się Mateusz Truniawski, na co dzień jestem fizjoterapeutą i bardzo często pracuję z bólami rzeczonych barków. Okej, o co w tym chodzi? Przychodzi pacjent, mówi: panie Mateuszu, boli mnie ten bark, te ramię mnie boli, ja tutaj nie mogę ruszyć tą ręką, tu nie mogę, jak kobiety często mówią, nie mogę zapiąć stanika i tak dalej. Co z tym zrobić? No przede wszystkim to, co zawsze robię, czyli jakaś diagnostyka. Co działa, co nie działa, co się aktywuje, co jest nadmiernie napięte. Patrzymy, gdzie są kompensacje, gdzie coś działa nadaktywnie, a gdzie jest w ogóle nieaktywne. Najczęstszą przyczyną w ogóle taką logiczną działania samego, że powiem, barku, tak, z tego stawu, jest problem z ruchomością łopatki. I tam jest gromada mięśni, już nie będę Was zanudzał, jakie to są mięśnie, bo nie o to chodzi. Po prostu następuje duża dysproporcja, tym bardziej, że ten staw jest naprawdę wielowymiarowy. Tu mamy jeszcze, że tak powiem, podpiętą do niego klatkę, tutaj biceps, triceps, naprawdę jest wiele rzeczy, które mogą się popsuć, nie? I teraz, jakie są najczęstsze przyczyny? Okej, jeśli ktoś przychodzi i mówi, że miał uraz, tak? Gdzieś tam się uderzył, czy tam nagle coś szarpnął mocno, easy job, jak dla fizjoterapeuty, czyli po prostu będziemy sobie wtedy pracować tutaj w obrębie i rozluźniać te mięśnie. Dalej, co jest bardzo częstą przyczyną, to ogólnie blizny w obrębie ciała. O to, o co zawsze też pytam. Czyli najczęściej taka właśnie blizna powoduje taki kanon, powiedzmy blizna po wyrostku. Blizna powoduje to, że gorzej aktywuje się nasz brzuch, przednia taśma. Wtedy całe kompensacje idą na tył, no i wtedy właśnie najczęściej obrywa nasz bark. Czyli bardzo często pracuję z bliznami w obrębie brzucha, w obrębie głowy. One tak samo mogą nam, ja to mówię, wyhamowywać, czyli zakłócać prawidłową pracę w obszarze i wtedy ten obszar musi być nadrabiany przez inne obszary, czyli ta rzeczona kompensacja. Dobra, dalej. To, co już powiedziałem, czyli jeśli ktoś trafia do mnie z bólem tego typu i z ograniczeniem ruchomości i nie jest po wypadku, nie jest po urazie, pracuje bardzo dużo i bardzo często w obrębie jamy brzusznej, czyli pracujemy z przeponą, z brzuchem, z jelitami i tak dalej. Bardzo często pacjenci, którzy trafiają z tego typu dolegliwościami, też zgłaszają dodatkowo w wywiadzie zgagę, nadkwasotę, niestrawność, biegunki, zaparcia, u kobiet bolesne menstruacje. Jest tego naprawdę mnóstwo. Warto wtedy popracować, i to robię, czyli pracuję wisceralnie, czyli w obrębie jamy brzusznej i efekty są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Trzecią taką dużą przyczyną jest stres. Stres emocjonalny, emocje, postrzeganie świata i tak dalej. No tutaj to już ogranicza nas, można powiedzieć, bez mała, tylko wyobraźnia, bo co pacjent, to naprawdę jestem często bardzo zdziwiony, co u kogo, co spowodowało. I tutaj może na koniec opowiem Wam taki przykład mojego pacjenta, takiego mojego kolegi, mam nadzieję, że się może nie pogniewa, może nie będzie wiedział, że to o nim, ale okej. Kawał, że tak powiem, chłopa, facet naprawdę solidny i tak dalej, przychodzi, no i tak samo, zgłasza brak możliwości ruchu i tak dalej. Pracujemy, no i co? Nagle pokazuje mi się coś, że tutaj jednak będą emocje, nie? No i tak widzę reakcję jego, że jego ciało pokazuje mi reakcję, że już jest, że jesteśmy w dobrym punkcie i tam zaczynam wymieniać pewne emocje, one pokazują się. I w pewnym momencie dżentelmen mówi, że jest taki problem, że jednak przez całe życie gdzieś to siedzi w nim, że miał wrażenie, że jednak rodzice bardziej, że tak powiem, zwracają uwagę na jego brata niż na niego. Także kto by to w ogóle skojarzył, że ograniczenie ruchomości. I kiedy to opracowaliśmy, ten stres zszedł, poziom stresu obniżył się w tym temacie. Naprawdę ruchomość poprawiła się znacznie już po pierwszej wizycie.
Oczywiście było jeszcze ich kilka i pracowaliśmy z innymi tematami, ale to tylko mówię, jeden z takich przypadków, gdzie to się poprawiło i to była akurat, to była przyczyna. Czy kto by skojarzył, tak? Stres emocjonalny, a brak ruchomości w obrębie właśnie stawu tego ramiennego. Dobra. Myślę, że to pokrótce wszystko, co dzisiaj chciałem Wam powiedzieć. Napiszcie mi w komentarzach, czy Wam się zdarzają takie dolegliwości. Jak myślicie, czym są spowodowane? A tymczasem do zobaczenia. Cześć.